Czy dzisiaj padnie pierwsza wielka wygrana? Witam w kolejnym odcinku Strzał na kasę. Strzał na kasę to quiz piłkarski, w którym uczestnik ma szansę wygrania nawet do 5000 zł. W każdej z rund gracz musi wybrać odpowiednią drogę do bramki, odpowiadając na pytania z 8 różnych kategorii. Im dalej zajdzie na piłkarskim boisku, tym większa wygrana. Lecz trzeba pamiętać, każda zła odpowiedź skutkuje utratą zebranych pieniędzy w danej rundzie. W każdym momencie gracz może zrezygnować z dalszej gry i zachować wygraną. Po planszy można poruszać się tylko prosto lub po skosie, a na każde pytanie uczestnik ma 1 minutę. Do dyspozycji gracza są także 3 wydarzenia. Błyskawiczny odbiór, przebłysk geniuszu oraz VAR. Partnerem pierwszego sezonu Strzału na kasę jest BetClick, legalny polski bukmacher. Z tej strony Jacob, a oczywiście przed Wami plansza pełna kategorii z wiedzą piłkarską. Strzał na kasę, czyli oczywiście internetowy turniej wiedzy piłkarskiej. Dzisiaj mamy pierwszego uczestnika, Piotra. Witam Cię bardzo serdecznie, Piotrze. I będzie dzisiaj walczył o, miejmy nadzieję, wielką wygraną. Powiedz mi, Piotrze, na samym początku, skąd przyjechałeś do nas? Z Czeladzi. Piłką nożną interesujesz się długo? Od 7 roku życia. O, czyli wiedza na pewno potężna, jakiej ligi? Powiedz mi, jakie drogi będziesz tutaj wybierał, jakie kategorie możemy się u Ciebie spodziewać? Myślę, że pójdę przekrojowo. Przekrojowo, tak? Przez czyli większość kategorii mam nadzieję, że przebrnę. No i super, o to właśnie chodzi. Wiedza bardzo rozległa. Przypominam, jeżeli chodzi o sam system rozgrywek, zaraz pojawi się, wygenerujemy tutaj planszę, po niej poruszać się możemy tylko do przodu, oczywiście prosto, albo po skosie. Do wykorzystania masz 3 wydarzenia boiskowe. Jest to oczywiście natychmiastowy odbiór, który pozwala Ci w razie złej odpowiedzi cofnąć się tylko 1 rząd do tyłu w kolejnej rundzie. Masz też przebłysk geniuszu, który pozwala przeskoczyć Ci jeden z poziomów wybranych przez Ciebie oraz oczywiście VAR, no to jest powtórzenie pytania, raczej tutaj nic trudnego nie ma. W takim razie, Piotrze, czy generujemy planszę? Runda numer 1, pokażmy w takim razie planszę. No i już mamy wszystko przedstawione, już możesz sobie tam układać mniej więcej drogę. Z pierwszej kategorii tu będzie Premier League, Puchary Europejskie, Ekstraklasa albo reprezentacje. Jeszcze oczywiście, zanim zaczniemy, to wiadomość od naszego sponsora całej serii, czyli oczywiście od BetClicka. Rejestrując się przy użyciu kodu JACOB150, wasz pierwszy depozyt do 50 zł jest potrajany, czyli zamiast za 50 zł gracie za 150. Bardzo fajna oferta, oczywiście wszystkie informacje są na dole w opisie, także polecam bardzo serdecznie się rejestrować używając tego kodu, no i mam nadzieję samej zieloności. No dobrze, w takim razie mamy przed sobą planszę. Piotrze, w którą stronę zmierzamy na samym początku w pierwszej rundzie? Zacznijmy od Ekstraklasy. Ekstraklasa za 100 zł w pierwszej rundzie. W takim razie zaczynamy. Pytanie jest następujące. Który z wymienionych zawodników dzierżył tytuł strzelca wszechczasów Ekstraklasy? Nemanja Nikolić, Ernest Pol, Tomasz Frankowski czy Gerard Cieślik? Odpowiedź B. Ernest Pol. Na spokojnie, masz jeszcze dużo czasu. Ostatecznie, definitywnie? Definitywnie. Definitywnie, w takim razie zaznaczamy i prosimy o odpowiedź. Jest to oczywiście bardzo dobra odpowiedź. B. Ernest Pol. No i pierwszą jakby rundę pokonałeś, pierwszy poziom pierwszej rundy pokonałeś fenomenalnie. Także 100 zł już jest, powiedzmy, na Twoim koncie, czeka. No ale teraz jestem przekonany, że lecimy dalej, więc La Liga, Serie A albo Bundesliga. Albo możesz też od razu przeskoczyć wyżej. Nie, to koło sobie zostawię na później. Serie A. Serie A. No dobrze, w takim razie Serie A. Zanim Gianluigi Buffon trafił do Juventusu, grał dla A. Empoli, B. Pescary, C. Parmy czy D. Lecce? Definitywnie, ostatecznie C. Parmy. C. Parma, bardzo dobrze, zaznaczamy w takim razie. Czy jest to poprawna odpowiedź? Jak najbardziej, grał od 1995 do 2001 roku. No i bardzo ładnie, bardzo szybko, 200 na Twoim koncie w tej rundzie. W takim razie, gdzie idziemy dalej? Mamy reprezentację, reszta świata albo La Liga. Kolejną rundę rozegramy w reprezentacjach. Reprezentacje. Do którego etapu finałów Mistrzostw Świata najdalej doszła reprezentacja Polski? A. Ćwierćfinał, B. Półfinał, C. Finał czy D. Nigdy nie wyszła z grupy? Czas ruszył. W finale nigdy nie graliśmy. Najwyższym naszym osiągnięciem jest brązowy medal, 2-krotnie zdobyty.
Także B półfinał. Ostatecznie i definitywnie. Zaznaczamy w takim razie jak ostatecznie definitywnie B półfinał. I jest to odpowiedź oczywiście poprawna. Byliśmy właśnie w 1982 roku w walce o trzecie miejsce, natomiast w półfinale przegraliśmy z Włochami 2-0. Pięknie idziesz, naprawdę. Fenomenalna pierwsza runda, oby więcej takich zawodników. Ale teraz czas na wybór. Puchary europejskie, Premier League albo Ekstraklasa. W którą stronę zmierzamy? Premier League. Premier League w takim razie za 500. Który z wymienionych zespołów nigdy nie grał w Premier League? Coventry City, Wimbledon, Barnsley czy Leyton Orient? Coventry City bym wykluczał. Długa historia Premier League, jeszcze masz 40 sekund na spokojnie. Długa historia. Coś mi świta, ale nie wiem, czy chcę ryzykować. Z których kół mogę w tym momencie skorzystać? Z VAR-u, żeby wymienić pytanie? Jeżeli odpowiesz źle w tym momencie i użyjemy VAR-u, to pytanie będzie powtórzone z Premier League. Okej. Albo możesz zachować po prostu wygraną, powiedzieć zachowuję i 300 trafi na twoje konto. Zaryzykujemy, odpowiem D, Leyton Orient. Także w takim razie zaznaczamy D, Leyton Orient i czy to jest prawidłowa odpowiedź? Tak jest, gratulacje, prawidłowa odpowiedź D. Jest to jedyny zespół z tych wymienionych, który nigdy w Premier League nie zagrał. Gratulacje w takim razie. No i wielki strzał o 1000. Pierwszy zawodnik w serii i pierwszy od razu strzał. Fenomenalnie się to ogląda w takim razie. Proszę mi powiedzieć kategorię, bo teraz możesz wybrać sam. Strzał za 1000. Niech będą reprezentacje. Reprezentacje w takim razie. Proszę o pytanie za 1000. Który z wymienionych krajów nigdy nie zaliczył występu w finałach Mistrzostw Europy? A. Łotwa, B. Albania, C. Norwegia czy D. Litwa? Zaśmiałeś się? Z jakiego powodu? Zaśmiałem się, bo jest to pozornie łatwe pytanie. Tak. Ale jest tutaj pewien haczyk, którego się obawiam. Łotwa grała na pewno i na pewno grała Albania. Nie chce mi się wierzyć, żeby nie grała Norwegia. Ale... 30 sekund, na spokojnie. Jesteś w bardzo dobrej pozycji. Właśnie ten komfort jest stresujący. Ale odpowiem D, Litwa. W takim razie zaznaczamy ostatecznie definitywnie? Ostatecznie definitywnie. Ostatecznie definitywnie zaznaczamy odpowiedź D, Litwa. I jest to odpowiedź poprawna! Bardzo, bardzo ładnie. Słuchajcie, no nawet nie muszę ci nic proponować innego, tylko od razu 1000 trafia na twoje konto. Gratulacje. I tak oto fenomenalnie zaczynamy ten odcinek strzału na kasę. Fantastyczna świetny sprawa. Świetny początek. Świetny początek. Cieszę się. Genialna wiedza. W takim razie zobaczymy, co wydarzy się w drugiej rundzie. Pierwsza runda poszła ci fenomenalnie, naprawdę. Powiedz mi, coś zajmowałeś się kiedyś piłką nożną, grałeś, czy interesujesz się po prostu tak sam dla siebie? Gdzieś wykorzystywałeś tą wiedzę, która no, już widzimy, że jest wielka? No tak, od mundialu we Francji w 98 tata zaraził mnie piłką nożną i od tamtej pory po prostu się zakochałem i oglądam do tej pory, interesują mnie zakulisowe też sprawy związane z piłką, także... No proszę. Także jest to dobrze. W piłkę grałem, ale to na takim poziomie juniorskim. Rozumiem. Dobrze, w takim razie proszę wygenerowanie drugiej planszy. Zobaczmy w takim razie, co nam się tutaj ułożyło. Na pierwszych 100 mamy Premier League, Bundesliga, reszta świata oraz Puchary Europejskie. Gdzie ruszamy? Puchary Europejskie. Puchary Europejskie, widzę, że nadal skaczesz, bardzo mnie to cieszy. Prosimy o pytanie. W 1992 roku UEFA zmieniła format oraz nazwę Pucharu Mistrzów, który dziś znany jest nam pod nazwą Ligi Mistrzów. Kto był pierwszym triumfatorem Ligi Mistrzów? A. Olympique Lyon, B. Real Madrid, C. Bayern Monachium czy D. Olympique Marsylia? No, spokojnie sobie jeszcze przeczytam pytanie. Oczywiście, masz sporo czasu. Noga nie powinna gdzieś niepotrzebnie? No oczywiście.
Ale coś czuję, że już masz coś ci w głowie świta. Tak, tak. Tylko musiałem sobie powtórzyć pytanie, żeby się nie pomylić. Odpowiedź D, Olympique Marsylia. Ostatecznie? Ostatecznie. Zaznaczamy w takim razie i jest to odpowiedź prawidłowa. Oczywiście w finale rozgrywanym w Monachium pokonali 1-0 AC Milan. No i tak jak się chyba każdy spodziewał, w tym momencie 100 zł jest już na Twoim koncie w tej rundzie. Zobaczymy, czy uda Ci się to utrzymać, ale będziesz walczył o więcej, to jestem przekonany. Do wyboru masz dwie kategorie tym razem, jako że zacząłeś z prawej strony. Albo Serie A, albo Ekstraklasa. I Ty możesz nam powiedzieć w tym momencie, co robisz. Serie A. Serie A w takim razie. Poproszę o pytanie za 200 z Serie A. Arkadiusz Milik do Napoli dołączył w roku 2014, 2015, 2016 czy 2017? Minutka oczywiście. Na pewno było to po Euro w 2016 roku. To było chyba tego samego okienka transferowego, kiedy kończyły się mistrzostwa. Więc zaznaczę C, 2016. Definitywnie i ostatecznie. W takim razie już widzę, że pytanie moje, od razu odpowiesz na moje pytanie. C zaznaczamy w takim razie. Jest to odpowiedź prawidłowa. Oczywiście z Ajaxu Amsterdam za 32 miliony euro. No i kolejna runda. Sprawnie, bardzo ładnie. Przed Tobą reprezentacja Bundesliga albo Ekstraklasa. Nie było Bundesligi chyba. Jeszcze to uderzymy w Bundesligę. W takim razie uderzamy w Bundesligę. Pytanie za 300 z Bundesligi jest następujące. Ligę Mistrzów, Puchar Mistrzów wygrały tylko trzy niemieckie drużyny. Bayern Monachium, Borussia Dortmund i A. Bayern Leverkusen, B. Hamburger SV, C. Schalke 04 czy D. Eintracht Frankfurt. Mam wątpliwości. To jest pytanie za... To jest 300. Pytanie za 300, tak jest. Dobrze, skoro pierwsza runda poszła tak dobrze i strzelanie też poszło dobrze. Masz wyczucie, to zdecydowanie. Zaznaczymy B, HSV. W takim razie zaznaczam odpowiedź B i jest to odpowiedź prawidłowa. No, ja coś czuję, że te strzały nie są do końca strzałami. No dobra, nie był to strzał. Tak, myślałem właśnie. Bardzo ładnie. No i w takim momencie mogę powiedzieć jedynie 300 jest na Twoim koncie. Przed Tobą pytanie o 500. A przed Tobą reszta świata, Serie A albo Puchary Europejskie. Wiedza naprawdę wielka, ale w którą stronę tym razem pójdziemy? Czy nas zaskoczysz, czy wybierzesz coś, co już było? Pójdziemy w resztę świata. Czyli jednak zaskakujesz. No to się naprawdę ceni, bo sądziłem mimo wszystko, że będą zawodnicy, którzy będą się trzymali tych kategorii, a tutaj proszę, cały wachlarz i repertuar. W takim razie reszta świata w rundzie drugiej za 500 zł. Które mistrzostwo Czech zdobyła w swojej historii Slavia Praga, sięgając po ten tytuł w sezonie 19-20? A. Trzecie, B. Szóste, C. Dziewiąte czy D. Dwunaste? Liga czeska, śledzisz? Niestety nie. Niestety nie. Ale masz 50 sekund. Może w głowie ci coś zaświta, może coś się przypomnie, albo celny strzał, tu już pokazywałeś, jakże potrafisz. Przy tych ostatnich meczach Ligi Mistrzów Slavii w tym sezonie mogło się to gdzieś w komentarzach przewijać, ale przyznam szczerze, że nie wiem i nie będę się chyba wysilał na strzały, bo nie chcę ryzykować. Weźmiemy VAR w tej rundzie. Czyli oczywiście VAR z reszty świata wykorzystujemy w tym momencie. W takim razie proszę o VAR reszta świata po raz kolejny pytanie. Który z wymienionych zespołów najwięcej razy zdobywał mistrzostwo Bułgarii? A. CSKA Sofia, B. Litex Łowecz, C. Ludogorec Razgard czy D. Lokomotiv Sofia? Troszeczkę skaczemy, trafiło ci akurat mistrzostwa różnych krajów. Czy tutaj jest na pewno mocnym kandydatem Ludogorec? Bo nie wiem, chyba mają 7 tytułów z rzędu ostatnich w Bułgarii, albo 8, ale nie wiem, czy to w historii jest największa liczba, bo wcześniej raczej tych tytułów nie zdobywali. Jest to oczywiście pytanie o 500, 300 możesz bez problemu zachować. W razie niepowodzenia masz jeszcze możliwość w kolejnej rundzie powrotu
Troszkę wyżej oczywiście, natychmiastowy odbiór. Dziesięć sekund. Rezygnuję, wezmę 300. Ostatecznie, definitywnie? Ostatecznie, definitywnie. Ostatecznie, definitywnie. W takim razie 300 trafia na Twoje konto, a poprawną odpowiedzią w tym był CSKA Sofia, która ma 31 mistrzostw na swoim koncie. W takim razie po dwóch rundach 1300 na Twoim koncie, nadal dwa wydarzenia bez problemu dostępne. Jeżeli się pomylisz, to oczywiście natychmiastowy odbiór, a przebłysk geniuszu, gdybyś chciał troszeczkę sobie przeskoczyć w razie jakichś kategorii, które Cię nie pasują. No dobrze, w takim razie generujemy kolejną rundę, jeżeli chodzi o kategorie. No i tak to się prezentuje. Za 100 mamy resztę świata, Serie A, Ekstraklasa oraz La Liga. Od czego zaczynamy? Od La Ligi. La Liga. No. Naprawdę, to jest dla mnie... Uśmiech na mojej twarzy się tutaj pojawia, bo... Zostało ostatnie to. Tak, tak. Odhaczmy wszystkie kategorie. Dokładnie tak. W takim razie La Liga za 100. Zaczynamy. Fernando Luis Hierro. Najwięcej spotkań w swojej karierze. Rozegrał dla A. Realu Madryt, B. Realu Valladolid, C. Atletico Madryt, czy D. FC Barcelony. Odpowiedź A. Real Madryt. Ostatecznie? Definitywnie. Zaznaczamy. Jest to oczywiście odpowiedź prawidłowa. Co ciekawe, strzelił ponad 100 bramek jako obrońca. To naprawdę fenomenalny wynik w ponad 400 spotkaniach ligowych. W takim razie oczywiście La Liga załatwiona, czyli każda kategoria już jest. Natomiast kolejnie, znowu z prawej strony, reprezentacje albo puchary europejskie, albo ewentualnie przebłysk geniuszu. To już od Ciebie zależy. Reprezentacja. Pytanie z reprezentacji jest następujące. Kto był kapitanem reprezentacji Włoch, która w 2006 roku wznosiła puchar za wygranie turnieju w Niemczech? A. Francesco Totti, B. Gianluigi Buffon, C. Andrea Pirlo, czy P. Fabio Cannavaro? Trafiłem idealnie z pytaniem, bo to jest mój ulubiony obrońca. Czyli już wiemy, w którą stronę pójdziesz. Przez to, że kibicowałem Juventusowi, żałuję, że Juve grał tak krótko. Fabio Cannavaro, odpowiedź D. Nawet nie pytam, czy definitywnie, ostatecznie, bo taka pewność bije od Ciebie. Oczywiście jest to prawidłowa odpowiedź, jak najbardziej. Reprezentację za 200 jak najbardziej zaliczą. Złotą piłkę później dostał po pierwszym mistrzostwa właśnie. Prawda, oczywiście. No, także kapitanowi się należało. Serie A, reprezentacja albo Ekstraklasa za 300. W którą stronę zmierzamy? Ja już nie masz takiego ciśnienia, żeby kategorię wybierać, więc co Ci pasuje, to teraz możesz... Teraz już nie. Pójdziemy w Ekstraklasę. Ekstraklasa za 300. Kariera trenerska Franciszka Smudy to droga dość długa i wyboista. Rozpoczęła się w Niemczech, przeszła przez Polskę, Turcję, a nawet Cypr. W ilu polskich klubach pracował Franz jako pierwszy trener? A. 2, B. 7, C. 9, czy D. 12? Dwóch na pewno, nie? Tak, Widzew, Wisła Kraków, Legia Warszawa, Lech Poznań, Zagłębie Lubin. To już jest 5 na polskim podwórku, na pewno Eintracht Drąż. W ilu polskich klubach, podkreślam. W polskich klubach. Tak, tak. Tu jest Francja jako pierwszy w polskich klubach. Dzięki za podpowiedź, bo już bym się tutaj zapytał. Jak najbardziej. To tak, Zagłębie. Zagłębie widzę. Wisła, Legia, Lech Poznań. Z 5. Masz jeszcze 15 sekund. Skoro naliczyłem 5, to podejrzewam, że nie brakuje aż tak dużo do poprawnej odpowiedzi, więc zaznaczymy B, 7 klubów. Zaznaczamy w takim razie B i jest to odpowiedź niestety nieprawidłowa 9. Stal Mielec, Widzew Łódź, Wisła Kraków, Legia Warszawa, Piotrkowie, Piotrów Trybunalski, Odra Wodzisław, Zagłębie Lubin, Lech Poznań i Górnik Łęczna. Także niestety, no ale tutaj pytanie za 300 okazało się na razie no troszeczkę mylące. W takim razie, czy zaczynamy kolejną rundę, czy może wykorzystujesz natychmiastowy odbiór? Wtedy zaczynałbyś oczywiście ze 100, więc nie jest to jakieś duże poprawienie, tobie zostawiam decyzję. Natychmiastowy odbiór, spróbujmy jeszcze raz. Czyli zaczynamy w takim razie kolejną rundę od pytania tak naprawdę za 200. Dobra, w takim razie proszę o wygenerowanie kolejnej planszy. I kolejna plansza prezentuje się następująco. Oczywiście to za 100 Cię nie interesuje, bo to już jest na Twoim koncie. Natomiast tutaj Ekstraklasa, Puchary Europejskie, Bundesliga albo reszta świata za 200. W którą stronę idziemy? Bundesliga. Także Bundesliga za 200. Pytanie jest następujące.
którym sezonie Robert Lewandowski zdobył swoją pierwszą koronę Króla Strzelców? W sezonie 2011-12, w sezonie 12-13, w sezonie 13-14, czy ostatnia odpowiedź w sezonie 2014-2015? Kojarzysz drogę Roberta mniej więcej? Tak, tak, tak. W 11, 12 chyba, nie, w 10, 11. W 11, 12 przechodził. W 12, 13 byli w finale Ligi Mistrzów z Bayernem na pewno. I nie wiem, czy wtedy właśnie mistrzostwa też nie zgarnęli. I czy nie zgarnął też od razu korony Króla Strzelców. Albo to był rok później. I on tam mógł w tym 2012-13 rywalizować. Z Mandzukiczem z Bayernu ewentualnie. 10 sekund. Damy B, 12-13. W takim razie zaznaczam odpowiedź B. Jest to odpowiedź niestety nieprawidłowa. W tym sezonie strzelił oczywiście 13-14, 20 bramek dla Borussii Dortmund i wtedy właśnie został Królem Strzelców po raz pierwszy. Niestety, czwarta runda też nie poszła, natomiast spokojnie, przed tobą jest jeszcze piąta runda, która no tutaj pokazałeś w pierwszej, pokazałeś w drugiej, że naprawdę wiedza jest ogromna, więc chyba czas uruchomić generowanie piątej planszy. No dobrze, przed nami już piąta plansza została wygenerowana. Patrzysz na to, czy już widzisz jakąś drogę, którą tutaj podejmiesz? Któreś kategorie ci nie spasowały, któreś ci spasowały? Zaczniemy od Premier League tym razem. Premier League za 100 w takim razie jest następujące. Popularni święci, to inaczej. Manchester United A, B Manchester City, C Southampton, czy D Everton? Definitywnie i ostatecznie C. Słucham. Zaznaczamy w takim razie C. Jest to oczywiście poprawna odpowiedź, także 100 z Premier League jest już na twoim koncie. Przed tobą albo reprezentację, albo Bundesliga. Ewentualnie oczywiście, co teraz będziesz musiał się zastanowić, możesz przeskoczyć, bo przebłysk geniuszu nadal na twoim koncie jest. Ten przebłysk chciałbym zostawić na dalszy etap tej rundy. Rozumiem. Także pójdziemy w reprezentację. Reprezentację za 200. Proszę o pytanie. Które dwa kraje najwięcej razy zdobywały tytuł Mistrza Europy? A. Francja i Hiszpania, B. Francja i Włochy, C. Niemcy i Portugalia, czy D. Hiszpania i Niemcy? Na szczęście ostatnio rozwiązywałem już quizy związane z Mistrzostwami Europy i trzykrotnie zdobyły tytuł Mistrza Europy Hiszpania i Niemcy. D. Ostatecznie, definitywnie. Hiszpania i Niemcy najwięcej razy zdobywały tytuł Mistrza Europy. Ostatecznie, definitywnie? Tak. Zaznaczamy w takim razie odpowiedź D. Jak najbardziej. To samo dokładnie, co tu powiem, co powiedziałeś. 3 razy i Hiszpania i Niemcy zdobyli. Także 200 jest już na twoim koncie. Przed tobą troszkę wąski nadal wybór, ale reszta świata albo Serie A. Przeskoczymy teraz na 300. Oczywiście. Przebłysk geniuszu. Przeskakujemy. 300 jest już na twoim koncie. Więc pytanie o 500 z którejkolwiek kategorii, tutaj z czterech możesz sobie wybrać, jako że ten przeskok daje ci możliwość też pójścia w zupełnie innym kierunku. Na tej ekstraklasie mi się powinęła noga. Czyli tam troszeczkę ta prawa strona nie... Polacy nie... rodacy mnie nie lubią. Także pójdziemy w La Liga. Była tylko raz, więc La Liga? Nie będzie La Liga. To jest, proszę bardzo, wachlarz wiedzy, który się jak najbardziej szanuje. W takim razie, La Liga, pytanie za 500 zł. Ile razy w swojej karierze Ronaldo Luis Nazario de Lima zdobył Króla Strzelców Ligi Hiszpańskiej? A. Raz, B. Dwa razy, C. Trzy razy, czy D. Cztery razy? To jest właśnie czas, jak mówiłeś, że interesowałeś się od 98, tak, to jest właśnie twoje czasy powoli. La Liga to nie jest generalnie moja... Twój konik aż tak? Mój konik, trochę zaryzykowałem tą La Ligą. Tutaj nie było niczego, co by mi tak jakoś podpasowało za bardzo, ale... 25. Chyba zaryzykuję i coś... Strzelał. Pamiętaj, że masz 300 na swoim koncie, możesz je zachować. Wiem, ale kusi to 500. Kusi, dobrze. Masz 10 kusi sekund w takim 500. Razie. Nie, no to jest przede wszystkim zabawa, także... Jak najbardziej się zgadzam. Także
Ronaldo Nazario de Lima dwa razy został królem strzelców Ligi Czyli Hiszpańskiej. Czyli B. Zaznaczamy B, koniec czasu, a B jest odpowiedzią prawidłową. Brawo, brawo. Wraz z Barceloną właśnie w sezonie 96-97 oraz w Madrycie 03-04. Także mamy tutaj naprawdę bardzo celny strzał, niczym właśnie Ronaldo, bo on z takich jak najbardziej słynął. Mamy oczywiście przed tobą strzał za 1000 z dowolnej kategorii. Teraz to już wachlarz pełen należy do ciebie. Rozpocząłeś fantastycznie od 1000 w pierwszej rundzie. Piąta, miejmy nadzieję, że będzie tak samo, natomiast pierwszy musisz zadecydować. Dlatego zaryzykowałem z tym Ronaldo, bo chciałbym zakończyć też na 1000. Jak najbardziej. Chciałbym to spiąć klamrą fajnie. Także niech ten strzał za 1000 będzie z reprezentacji. Reprezentacji w takim razie za 1000. Proszę o pytanie. Która z wymienionych reprezentacji nie zdobyła tytułu Mistrza Europy, będąc gospodarzem turnieju? A. Francja, B. Hiszpania, C. Niemcy, czy D. Włochy? Która z wymienionych reprezentacji nie zdobyła tytułu Mistrza Europy, będąc gospodarzem turnieju? Francuzi zdobyli dwukrotnie, Belgii, Holandii wcześniej. Chyba na swoich boiskach w 1984. Hiszpania. Niemcy po 3 razy, więc. 30 sekund. Zawsze możesz pamiętać zabrać 500, ale ja wiem, że tu ten kusi to uderzenie. Kusi. 15 sekund. Ale nie mam pewności, więc. Zostawię to 500 i nie będę już tutaj ryzykował. Czyli ostatecznie zostawiamy? Zostawiamy. Zostawiamy w takim razie 500, trafia na twoje konto, a poprawną odpowiedzią w tym pytaniu jest Niemcy. Niemcy nigdy na swoim boisku nie zdobyli Mistrzostwa Europy. Tak czy inaczej, serdeczne gratulacje. 1800 zł wygrywasz w strzale na kasę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Były wzloty, były też delikatne upadki, ale na pewno wiedzą, popisałeś się niesamowitą i każdy, kto oglądał na pewno nieraz, no, zachwycił się, co tutaj robiłeś, bo nie tylko jedna kategoria, to nie było Serie A na przykład tylko, albo jedna Bundesliga, to było skakanie po całej planszy, co naprawdę. No, cieszę się, że ktoś wykorzystuje w ten sposób ten turniej i mam nadzieję, że takich jak ty zawodników, uczestników będzie jak najbardziej więcej. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. 1800, jak się bawiłeś? Tak jeszcze zapytam. Świetnie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że dałem przykład, że da się tutaj coś ugrać i fajnie bawić przede wszystkim przy tym. I polecałbym to skakanie po kategoriach, bo jeśli ktoś się uprze na jedną, to pytania są różnorodne z tego, co tutaj widzę. Jak najbardziej. Można się potknąć na swojej ulubionej kategorii. Na swoim podwórku, bardzo prawda? Ładnie, bardzo łatwo, bo ja na Ekstraklasie potknąłem się, no niestety, tak bywa. Chyba także. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję oczywiście widzom. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście zabrać udział, oczywiście na dole jest formularz, z którego możecie skorzystać. No i co? Widzimy się z wami za 2 tygodnie. Do zobaczenia. Jeszcze Piotrze, czy gdzieś można cię obserwować? Jakiś Twitter, Instagram, albo czegoś chcesz podać? Czy ty na Twitterze jesteś aktywny, czy coś takiego? Nie jestem aktywny na Twitterze. W takim razie w tym momencie widzicie, Piotr potem poda Twittera, którego możecie śledzić. No i co? Dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia.